Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka nowa, kolejna. I z czegoś bardzo dużego dla polskiego narodu i dumy Polaków i tak dalej. Nie żadnym Wiedźmin 4 czy jakieś inne cyberpunki 69. Mówimy dzisiaj o bardzo ważnej dla obu z nas, ponieważ że jest ze mną. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, jest ze mną pomidorowy pl. Dokładnie, siema. I o czym dzisiaj, Michale, będziemy gadać? Będziemy dzisiaj gadali o kangurku Kao. A dlaczego gadamy o kangurku Kao dzisiaj? Dlatego, że wyciekła informacja, że twórcy kangurka Kao są, że tak powiem, w fazie robienia lub zapowiedzieli nową grę z naszym kangurkiem kultowym. Żeby nie było niedomówień, nie wyciekła w sensie typowo 4chan tutaj napisał Kao nowy będzie czy coś, tylko w Twitter Kao i Facebook i w ogóle Tate Multimedia zapowiedziało nową grę z kangurkiem Kao. Mam i to w zasadzie jedna rzecz, jaką możemy powiedzieć, że zrobili, bo dali nam tylko jedynie logo gry i można powiedzieć tapetę i tyle. Tak jest. Ale swoją drogą logo gry bardzo ładne jest, tak samo jak i tapeta. Bardzo ładnie mi się spodobało. No, bardzo ładne. No całkiem spoko to ogarnęli, no. Bardzo mnie interesuje ten kryształ w nim. To jest dziwne. To jest dziwne i jednocześnie bardzo fajne. No, mogę przyznać też, bardzo, dosyć takie, nie wiem czy dobrego słowa użyję, ale takie, nie wiem, tajemnicze, takie enigmatyczne, nie wiem, kurde. Taka tajemnica wulkanu, haha, nie no, tak serio. Więc jak już wspomniałem, nie mamy za dużo rzeczy, z których możemy, więc jak wspomniałem, tylko tak naprawdę wiemy o tej grze, że jest w produkcji, nie wiemy na jakim poziomie już jest w produkcji. Wiemy, że powstaje, jest logo, jest ta fajna tapetka i można się zarejestrować na stronie Kao, żeby dostawać newsy na swojego maila. Ale nic nie zabrania przy dyskusji o tym, jaką chcemy, żeby to była gra. No, znaczy, powiem tak, mi się wydaje, w sumie tak jak ty dzisiaj zresztą mi napisałeś na Facebooku, że są pewne... Wydaje mi się, że przypuszczenia, że to będzie reboot, bo wątpię w to, że oni polecą od razu z nową częścią, taką stricte KO4. Wydaje mi się, że albo to będzie reboot, albo coś na zasadzie, nie wiem, remake'u. Nie, ciężko mi jest powiedzieć. Osobiście nie widzę tutaj ani trochę remake'u, bo sądzę, że no, nie powiedzieliby nowa gra, jeśli to był remake, coś sądzę, bo to by takie trochę było hamowe, że no, robimy nową grę, miesiąc później, no, Kao to jest remake i takie, ale ziomeczki, to przecież remake to nie jest nowa gra. Kao Ensign Trilogy. Kao Ensign Trilogy. Osobiście ja uważam, że to jest reboot kompletnie serii, co według mnie jest najlepszą dla Kao możliwością powrotu, no bo jednak, no tak, no fajnie, że została wydana dwójeczka na Steamie, no ale jednak, no kurde, wszystkie giereczki Kao mają już 15 lat, z czego Kao 1 będzie w tym roku obchodził swoją 20 i no jednak, jak seria tak naprawdę nie jest żywa przez 15 lat, to tak naprawdę jedyne co dostała to wydanie na Steamie po 15 latach, to sądzę jednak, że reboot to jest najlepsza, można powiedzieć, droga wyjścia dla tej serii, żeby po prostu nie, że okej, wydamy tego kangurka Kao 1, w którego nikt nie zagra, bo to jest archaiczna gra jak cholera i Kao 3 zostanie tak zbombardowany okropnymi ocenami, bo ludzie będą zawiedzeni, że to jest taka krótka gra. Więc to jest autentycznie jedyny dobry tak naprawdę wyjście z całej tej sytuacji. Że reboot po prostu. Wszyscy jesteśmy fanami kangurek Kao, tajemnica wulkanu. No. Nie no, kangurek Kao trójka to nie była zła gra, po prostu byłaby lepsza, gdyby miała więcej budżetu i więcej czasu na
do zrobienia. No bo kurde, no gra nawet miała być na konsolach siódmej generacji, czyli siódmej? Chyba siódmej. Czyli no Xbox 360, 360 i Wii, więc no tak. Dużo zostało, że tak powiem, utraconego przy Kangaroo Koo 3. Ale mówię, no ten reboot może tak naprawdę wszystko zmienić z tym, jak świat spogląda na Koo. No, miejmy nadzieję, że to będzie reboot, bo naprawdę już zacieram rączki, jak to wszystko będzie wyglądać. Już widzę epicką wizję tego, jak to będzie. I naprawdę mega się podniecam, tym bardziej, że kurde... Ogólnie to Tate teraz jedyne giereczki, jakie robi, to robi na Unreal Engine, więc to może być naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądająca gra Koo. No, to nie jest dosyć trudne, biorąc pod uwagę, że no, między odstępem tej a ostatnią grą, czyli tajemnicą wulkany, jest 15 lat, ale jednak to jest... To będzie prawdopodobnie, no, będzie to ładne po prostu, mi się wydaje. Biorąc też pod uwagę inne gry Tate, jak na przykład Steel Rats, które osobiście uważam, że jest grą bardzo ładną i polecam osobiście w nią sobie zagrać, bo jest też nawet cool. Więc no, to może być coś, ale ogólnie o tym, o czym chcę pogadać, że ogólna prezentacja tej tapety i tak dalej. Ironicznie bardzo mi przypomniała o Spyro Reignited Trilogy. Nie dziwię się. Bo styl tego loga i po prostu całe to, no że jest wszystko fioletowe, co jest tak trochę dla Koo, no z dupy po prostu, no nie oszukujmy się tutaj, no jest z dupy po prostu estetyka fioletowa. I jak zobaczyłem to autentycznie powiem takie, zaraz, to jest Spyro Reignited Trilogy przecież znowu. Taki, wiesz, nieświadomy crossover Spyro i tego Koo. Tak. Ale coś sądzę, że ten kryształ może mieć coś wspólnego z fabułą gry, bo nie wiem, o, Hunter znajduje jakiś... stwierdził, że znudził się z łapaniem zwierząt, nie jest już fury, nie chce mieć z kolekcji zwierząt. Właśnie, odnośnie tego, od antagonisty, jakie masz, że tak powiem, przypuszczenia, kto może być tym antagonistą, bo widziałem na Facebooku, czy tam gdzieś było głosowanie, jakaś ankieta, kto może być, że tak powiem, antagonistą. Idźmy z tym, że to jest reboot. Trzymajmy się tego, a nie jakieś gdybanie też, że to jest remake czy coś innego. Osobiście uważam, że no, Hunter to po prostu będzie. No, potrzeba jakiś antagonisty, który po prostu będzie miał ręce i nogi, dosłownie, i w przenośni. I osobiście sądzę, że to jest jedyna możliwość, to Hunter, a nie o jakiś randomowy złoczyńca albo nawet jego brak, jak w przypadku tajemnicy wulkanu. Ten film zaraz się przeistoczy w... Wszyscy hejcimy Kangurka Koo 3. Zdecydowanie tak. Chociaż ja jestem wielkim fanem tej gry, ale niestety nie będę ukrywał, że ma swoje problemy. No ma swoje problemy, zdecydowanie. No mówię, no bo właśnie widziałem też taki filmik, właśnie to albo był filmik, albo ankieta na Facebooku, gdzie ludzie tam spekulowali odnośnie tego, kto będzie antagonistą, jakie to będą poziomy, bo nawet niektórzy mają spekulacje, że będą poziomy długością do Koo 2, a inni mówią, że to będzie taka długość pokroju Koo 3, co dla mnie jest mało prawdopodobne, no ale styl. No, biorąc pod uwagę, Koo 3 ma dosyć słabą reputację w całej serii, to nie sądzę, że ryzykowaliby z taką... Chociaż technicznie krótsza gra by była bezpieczna, bo jednak... No po co marnować tyle pieniążków i czasów, coś, co równie dobrze może się okazać, że będzie jednym wielkim finansową klapą. Choć z drugiej strony... Został wydany Koo 2, ma podobno ponad milion ściągnięć, między innymi dlatego, że został wydany za darmo, oryginalnie. Ale co nie zmienia faktu, że ludzie też poznali się, że to jest bardzo dobra gra. Obecnie na Steamie, z tego co widziałem, ocena jest 9 na 10. Przynajmniej jak wyszukacie w Google, to wam się pokazuje ogólna ocena i to jest 9 na 10, więc jak na grę sprzed 15 lat, wydano po prostu na dzisiaj, to jest całkiem dobrze. No, to jest całkiem dobry wynik.
Albo jakby to podjął jeszcze ktoś inny, to jest całkiem czadowy wynik. O nie. Więc dzięki temu, że wydali KO2, najlepszą grę w serii, oczywiście, mogą uniknąć tego efektu, że o, że nie możemy tracić tak za dużo pieniążków, bo może się ludziom nie spodobać, tylko jak ludzie już wiedzą, czego się spodziewać po KO, to mogą po prostu śmiało kupić sobie ten reboot i spodziewać się po reboocie czegoś podobnego do KO dwójki. Choć osobiście sądzę, że mogliby wprowadzić rzeczy z innych gierek, takie, które jakoś mogły polepszyć, no nie wiem, na przykład z KO trójki mogliby wyciągnąć ten cały pseudo otwarty świat, że no KO dwójka niby też coś takiego robił, ale jednak nadal miał wybór poziomów. W KO trójce musiałeś chodzić z jednego końca do drugiego mapy, żeby się dostać do tych poziomów. Według mnie mogliby to dać do KO 2020. No, w sumie. Znaczy, wizja open world byłaby dosyć ciekawa, moim zdaniem. Nawet powiem szczerze, że bardziej bym to widział niż taki typowy wybór poziomów, jak to było w KO 1 czy w dwójce. Właśnie sądzę, że taki open world by mi pasował, bo nadal bym to chciał, żeby była liniowa platformówka, bo osobiście ja uważam, że tego jest duży deficyt na rynku. Bo oczywiście zaraz ktoś mi powie, że ale te open world platformy są takie dobre i zaraz ktoś zacznie wymieniać jakieś A Hat in Time, Yooka-Laylee czy inne, które nie pamiętam w ogóle nazw, ale ja osobiście jestem fanem tych liniowych, właśnie jako dwójka, Rayman 2, Rayman 3 i nikt nie może mi powiedzieć, że jest ich dużo na rynku, bo ja osobiście przez tych kilka lat, powiedzmy damy okres 5 lat, nie licząc Soników, to słyszałem o jednej, która jest właśnie liniową platformówką, a nie open worldem. I żeby nie było, co nazywam open worldem. Open world to platformówka, to nazywam taką, która ma poziomy i tak dalej, wiadomo, ale na przykład musisz wrócić do tego poziomu 10 razy, bo tam są znajdźki. Coś jak Mario 64. To jest chyba najlepszy przykład tego wszystkiego. Najlepsza gra na Nintendo 64. Ho, 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 ho. Zaraz tu pojawią się obrońcy. Najlepszą grą na Nintendo 64 jest akurat Donkey Kong 64 i będę tego bronił do mojego upadku. No, jest bardzo dobrą grą. Dokładnie, nie jakiś Mario 64. Chociaż Mario 64 ostatnio dostał nieoficjalny fanowski port. Które oczywiście Nintendo znalazło twórców i ich pozwało. Nic nowego w sumie. Nic nowego. Chociaż ja osobiście ich bronię w tej sytuacji, ale i schodzimy z tematu po prostu teraz. A teraz ogólnie tak się ciebie zapytam, jak już się pojawi ta nowa gra z KO, to jak myślisz? Pojawi się ona tak bardziej ekskluzywnie pod PC-ta, czy ma szansę pojawić się właśnie na takich konsolach jak PS4/5? Xbox, Nintendo? To jest interesujące pytanie, bo dotychczas gry Tate ukazywały się na wielu platformach. Jedną tak naprawdę różnicą, dawali chyba jakieś parę ekskluzywów na konsole różne. Wiem, że mają ekskluzyw na Vita, jakieś chyba na 3DS-a. Ostatnio wyszedł nowy Urban Trial, czy nie wiem, czy dopiero później będzie wychodził, ale coś w tym stylu i jest on ekskluzywem na Switcha, przynajmniej na obecną chwilę. Ale nie wiem, szczerze. Osobiście byłbym... bardzo oczywiście bym chciał, żeby było na konsolę. No to raczej chyba każdy by chciał, bo wtedy jeszcze więcej ludzi mogłoby w to zagrać. Ale szczerze nie wiem, no... Jeśli nie ekskluzywność na PC-ta, to sądzę, że będzie cross-genem po prostu. Jeśli chodzi o konsole, że no i tak już PS4 Sony znaczy się od jakiejś tam daty, chyba właśnie od tego miesiąca, jak chcesz dać grę na PS4, to
musisz mieć pewność, że ona będzie działała na PS5, bo inaczej cię po prostu wykopią z na zbity pysk. Że, o Jezu. No po prostu ci nie przyjmą gry do sprawdzenia, że nie działa ci na PS5, to po co w ogóle do nas przychodzisz, człowieku? Więc jeśli będzie na konsolach, to już na pewno będzie cross-genem. I mam nadzieję, że nie zrobię jej ekskluzywem na Switcha, bo będę bardzo zły wtedy. Oj, nie tylko ty będziesz zły. To by byłoby już kompletne przygięcie pały. Ale tak kompletnie, tak, ekskluzyw konsolowy, bo jeśli byłoby na PC, na Switcha, nadal byłbym zły, ale już mniej zły. Znaczy, faktem i tak bym pewnie nie mógł zagrać, bo na PC, bo mój PC jest do dupy, ale... no cóż, przynajmniej mógłbym sobie gameplay oglądać. Dobre i to. No cóż, więc na serio mam nadzieję, że to będzie multiplatformowe. No też na to szczerze liczę, mam taką też szczerą nadzieję i trzymam kciuki za to. No tak, no bo tutaj podobno ma dobre relacje z Sony i Xboxem i Nintendo, więc nie widzę powodu, dlaczego by to nie miało wyjść na konsolę, no poza oczywiście kosztem po prostu. Więc to jest inna rzecz. Na pewno sądzę, że nie wydadzą tego pudełkowo. Tate nie za bardzo wydaje teraz gry pudełkowo. Nie jestem nawet pewien, która ich ostatnia gra była taką pudełkową. Możliwe, że te gry na 3DS albo Vita. Wiem, że teraz za bardzo tego nie robią. Aczkolwiek Steel Rats, ta ich prawie najnowsza gra, dostała limitowaną edycję pudełkową w Japonii. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego w Japonii, nie wiem czy w Japonii Steel Rats było tak bardzo popularne, ale dostało tam wersję pudełkową. Ale no, nie sądzę, że to dostanie wersję pudełkową. Bardzo bym chciał. Albo żeby chociaż kolekcjonerkę dali, taką, o, macie limitowaną wersję pudełkową i Elo Benz, a... Ale mówię, nie, osobiście nie sądzę, żeby dadzą to pudełkową. Pierdzieleni farciarze z tych Japońców. No, jak zwykle mają lepiej. Jak tak bardzo lubią Steel Rats, to chyba im się należy. Mnie w ogóle też odnośnie nowego KO będzie zastanawiała jedna rzecz. Co prawda jeszcze mówię, no nie wyszedł żaden gameplay ani nic, ale jestem ciekaw, jaki soundtrack dodadzą, bo to ja na przykład osobiście byłem mega fanem soundtracku właśnie z KO 2, bo był taki fajny, taki, nawet mogę powiedzieć, że czasami był zbyt spokojny, ale jednak był taki fajny i tak potrafiłeś się wczuć, grając w takie poziomy czy coś. Jestem szczerze tego mega ciekaw. No, ja osobiście jestem... powiedziałbym, że bardziej fanem soundtracku jedynki, bo jest po prostu taki, jakby to nazwać. KO2 jest bardziej taki klimatyczny, jeśli chodzi o swoją muzykę. KO1 jest po prostu muzyką, fajną muzyką do słuchania na przykład, bo nie za bardzo muzyka KO1 ma wspólnego do czegokolwiek, co się dzieje wokół. I... To jest bardziej takie losowe, nie? No tak, taka randomowa z dupy muzyka jest tam często i po prostu to jest fajne dla mnie i ma taki bardzo fajny styl i nie wiem, zdecydowanie bardziej by pasowało coś a la KO 2, ale osobiście bym się nie obraził, jakby czasem było takie, nie wiem, jakby to po prostu dali jakieś poziomy bonusowe, o i taki... I takie tam, nie wiem, remiksy może nawet z KO 1, albo po prostu nowe traki właśnie w stylu KO 1. To byłoby całkiem ambitne, nie powiem, że nie. A ten, co chciałem jeszcze powiedzieć, mnie zastanawia jeszcze taka kolejna sprawa. Jakby już mieli zrobić właśnie tą nową grę, to jestem ciekaw, czy pokusiliby się na jakieś sekcje z paralotnią, tak jak to było właśnie w KO 1, czy tam w trójce. Właśnie, kurde, to jest ciekawe, bo... W sumie możemy nawet o tym pogadać. Jaki byś tam chciał tak gameplay widzieć? Czy ogólnie opisz to po prostu? No, mój gameplay, jakim ja w sumie bym widział w tym nowym KO, no to tak jak w sumie tutaj przed chwilą wspomniałem, bardzo bym chciał zobaczyć jakieś sekwencje z paralotnią, bo uważam, że jest to coś w miarę ciekawego. W sumie mi się przyjemnie na przykład przychodziło takie sekwencje w KO trójce, jak i w KO jedynce. Bardzo bym chciał zobaczyć takie poziomy typowo jaskiniowe, tak jak to było właśnie w dwójce, gdzie musieliśmy atakować tych ziomeczków z młotem. Może od czasu do czasu jakiś snowboard, bo to też nawet było całkiem spoko.
Takie powiedzmy, takie poziomy, powiedzmy takie, kurde, nie wiem jak to ująć w słowach, może zaraz znajdę to słowo, ale na przykład te motorówkowe, to co było w KO2, mimo że kiedyś nie byłem tego fanem, to chciałbym zobaczyć taki, powiedzmy, mniejszy poziomik, no i myślę, że mogliby się pokusić o jakieś właśnie takie tropikalne, jak to było pod koniec KO2, gdzie zwiedzaliśmy tę wyspę i były te na przykład zadania, że musiałeś się schować w tej skrzynce i nie zostać zauważonym, nie? To byłoby nawet całkiem moim zdaniem spoko. No i może Bobrowy Las V2. Osobiście ja bym to bardzo chciał widzieć właśnie taki miks tego, jak to wcześniej opisałem, że właśnie open world, taki w wielkich cudzysłowiach a la Skało Trójki, ale nadal poziomy, że to są, że widać, że to są inne poziomy, tylko po prostu jakoś tam, powiedzmy, się łączą, a nie, że Skało Trójki, co w zasadzie wszystko wyglądało tak samo. Klimat dwójki, znaczy, o, zaraz coś powiem, o, Piksu, ty lubisz koło dwójkę, klimat koło dwójki, bo jest edgy, a ty lubisz edgy rzeczy, bo jesteś fanem Shadowa i będę spokojnie edgy the edgy. Płakał. Ale tak, serio, no. Po prostu, no wiecie, rozwinięcie fabuły, właśnie styl fabuły, właśnie jak z koło dwójki, bo ja uwielbiam po prostu platformówki, które toczą się fabularnie i mają dobrą fabułę, patrz, Rayman 3. I Skał Jedynki, nie wiem, co bym chciał Skał Jedynki widzieć, tak jakby, żeby powróciło. Może właśnie takie z dupy poziomu, bo właśnie Skał Jedynka miał coś takiego magicznego, trochę pewnie przez ograniczenia sprzętowe, ale dzielił tą samą, można powiedzieć, magię co krok, że właśnie niektóre poziomy były takie wypełnione magią, zbytnio nie próbując tego robić, że o, że właśnie jakieś takie wyspy latające tak z dupy kompletnie są, że nagle z dupy jesteśmy w kosmosie, tak w ogóle nie wiemy, co się stało, jest to kosmos. Tak. I to mi się bardzo podoba, że po prostu nagle tak z dupy koło jedynka wrzucam na ciebie coś, czego się w ogóle byś nie spodziewał. I ty musiałeś z tym żyć, po prostu tak jest i się nie odzywaj, nie wiesz, jak to jest. I to było fajne, że właśnie nie wiedziałeś, co tak naprawdę będzie następnego, no poza oczywiście, no, że jakieś tam, powiedzmy, wskazówkę ci dawały obrazki na mapie, ale nadal to jednak było takie z dupy kompletnie, niektóre rzeczy były i chciałbym właśnie ten element zaskoczenia, żeby powrócił w KO2020, już nie wiem w sumie, jak nazywać tą grę. Może by nawet poeksperymentowali z systemem checkpointów z jedynki. Naprawdę by fajnie było zobaczyć z powrotem tą super rękawicę bokserską, którą mi okaże taką samą naprowadzającą. To by był fajny ruch, według mnie. Nawet nie musi być, wiecie, że od początku gry, tylko na przykład, nie wiem, będę nawet już ucieszony, jak to będzie nagroda za 100%, że takie, o, zdobyłeś 100%, to teraz napieprzaj wszystkich tą rękawicą. Coś a la jak w Spyro 2 dostajesz super flame na końcu i tak naprawdę już ci się nie przyda, bo ukończyłeś grę, ale zaczynasz nową grę plus i to rozwalasz całą grę po prostu tym. No to by było, nie powiem, że nie całkiem spoko i uważam, że twórcy mogliby coś takiego zrobić. Jestem ciekaw, na ile się, że tak powiem, posłuchałem takich randomów z internetu, jakim jesteśmy my, no ale może byłoby to ciekawe. Ej, posłuchali się mnie, bo zrobiłem jakieś randomowe konto na Twitterze i zacząłem hashtag, więc kto wie, może po prostu teraz tego słuchają, jeśli tak, to pozdrawiam wszystkich z tej, pozdrawiamy, w szczególności panią Martę i dziękujemy za odsłuchanie tego pieprzenia dwóch nerdów o gierce dla dzieci. Dokładnie. A właśnie odnośnie jeszcze takich rzeczy, które być może się pojawią, właśnie ten kryształ, o którym tam na początku żeśmy wspomnieli, nie? Z tego loga. Nie wiem czemu, to może być oczywiście naciągane takie, ale odnoszę wrażenie, jakby ten kryształ właśnie miał jakiś taki związek, coś a la z tymi kamieniami, które się zbierało właśnie w Trójce. I nie wiem czemu wydaje mi się, że będziemy
na naszej drodze właśnie takie artefakty zbierać, takie właśnie kryształy o różnych kolorach. Mogę się oczywiście mylić, ale tak mi się wydaje jakoś. Sądzę, jak zawsze widzę coś takiego w logu gry, to sądzę, że właśnie ten jeden kryształ jest jakoś bardzo ważny fabularnie. I tyle, po prostu nie wiem. Właśnie tak jak zacząłem na początku mówić, że Hunter se znalazł jakiś... że właśnie zdudziło mu się bycie furym i już nie chciał łapać zwierząt na jego kostiumy. I stwierdził, walę to. I zaczął szukać jakiejś tam relikwii. I znalazł ten kryształ, który da ci super duper moc. I Kao musi go odzyskać, bo inaczej Hunter... nie wiem... rozwali wszystko i tyle, nie jestem dobry w fabule. Ja wiem, o co chodzi i to jest nawet całkiem spoko koncept, tak szczerze. Chociaż w sumie to wtedy nie byłby reboot, jak był to, że Hunter się znudził z łapania zwierzęta, ale mógł na przykład rozpocząć jako taki, nie wiem, łowca nagród, może powiedzmy, a później komu skopał dupę i stwierdził, że zacznie więzić małe niewinne zwierzątka. O, mnie w ogóle też zastanawia kolejna kwestia, mianowicie co to będzie z dubbingiem? Czy jakikolwiek dostaniemy polski dubbing? Czy będzie bardziej skierowany? To raczej jest wiadomo, że będzie polski dubbing. Jestem ciekaw, jak wypadnie zresztą. Mówię, na razie mimo, że nie dostaliśmy, to jednak cały czas, kurde, się zastanawiam, jak to będzie wszystko wyglądać. Już mam, powiedzmy, małą wizję co do tego, ale kurde, ciekawe, ile z tego by się spełniło. No, to jest ciekawe, kto będzie pod kogo głosował, no bo Kao jednak jest bardzo interesującą serią, jeśli chodzi o dubbingi, w szczególności w przypadku dwójki. Ten, kto nie wie, to tylko tak nadmienię, że Kao dwójka ma jakieś cztery łącznie angielskie dubbingi? Cztery różne, muszę to zaznaczyć, cztery różne angielskie dubbingi. Bo jeśli oczywiście liczymy KO 2 i KO Challengers, bo i dubbing się różni z jakiegoś powodu w wersji z Wielkiej Brytanii, czyli ogólnie w Europie i w Ameryce. Ten amerykański jest lepszy, tak od razu muszę powiedzieć. I co najśmieszniejsze, w sumie też taka mała ciekawostka w tym dubbingu KO dwójki amerykańskim są tak naprawdę wszyscy, którzy podkładali głos w jakimś stopniu w pewnym momencie w Soniku. Jest John St. John? Nie pamiętam, czy tak to się na jego imię wymawia. I on był oczywiście głosem Biga the Cata, naszego ulubieńca, Omegi, no i bardziej znanego oczywiście Duke Nukema. Była jeszcze Lani Minella, która była głosem najbardziej znanym Rouge i Omochao. Obydwoje oczywiście byli w serii Adventure. No i jeden, którego nie pamiętam imienia, ale w Sonic Heroes był Wektorem. O. Więc to jest ciekawe, że wzięli tak naprawdę każdego, kto był w Soniku. Ale to będzie ciekawe, bo naprawdę chcę wiedzieć, kto będzie podkładał. Tej, jeśli nie wiecie, kogo dać jako Kao, jestem bardzo chętny do współpracy. Pewnie zrobią tak jak w Kao dwójce, gdzie po prostu nagrasz swój ten głos i oni go przyspieszą, bo tak jakoś, wiesz, zmodyfikują, że zamiast takiego grubszego głosu to będziesz takie: cześć wszystkim, jestem Kao. Cześć Bobrze. Cześć Bobrze! Dobrze Bobrze! Ale tak właśnie zrobili, no przyspieszyli głos, już nie pamiętam jak się... I to mnie ciekawi, czy zrobią tak właśnie w tej nowej gierce, nie? Sądzę właśnie, że jeśli tak nie zrobią, to pewnie znajdą kogoś, kto po prostu zrobi taki dobry głos. Nie wiem, może ten... Marcin Hitzner, ten podkładał głos Sonicowi. No, może jego, nie wiem w sumie. A to też jest w sumie zastanawiające, bo skoro ma to być przykładowo ten reboot, to jestem ciekaw, ile Kao będzie miał lat, jak się zacznie jakby jego historia w tej nowej gierce. Nie wiem nawet, ile miał lat w oryginalnej serii, o czym ty mówisz?
No, nie, no bo tak zastanawiam się, czy on będzie takim mniejszym kangurem, jak to było w jedynce, czy będzie bardziej takim już nastolatkiem jak w dwójce, bo wydaje mi się, że to był bardziej już taki nastolatek. Bardziej bym chyba wolał, żeby właśnie coś a la K2, 3 bardziej już wzięli, a nie tak dosłownie można powiedzmy od podstaw z K1. No też tak mi się na wydaje, na pewno nie może to latać na Golasa, bo się przyczepią ludzie z PEGI i SRB. I zaraz będzie PEGI 16, bo 18. PEGI 16, bo K1 lata na Golasa. Ale by była beka, jakby to była prawda, że tak jak Tate, tak już, no kończy tego KO, wszystko już załatwione, dobra, no to dajemy do PEGI, do ESRB, do czego tam jeszcze. I tak PEGI odpisuje pierwsze, ej halo, halo, tutaj mamy problem, dlaczego KO, ten kangur, lata na Golasa, przecież dzieci nie mogą oglądać kangurów na Golasa. O czym by, dokładnie. Co by ludzie robić, czy wy jesteście wszyscy zdrowi na głowę? Czy wy normalni jesteście? Czy u was tam w Polsce wszystko okej jest? No coś takiego może być, więc podejrzewam, że gdyby mieli już zrobić właśnie nowego KO, to albo by go odziali powiedzmy w te spodnie z KO dwójki i w buty, albo po prostu może miałby coś a la podobny kostium do KO trójki, chociaż w to bardzo wątpię, ale... No. Ja naprawdę chcę wiedzieć, jak KO będzie wyglądał, bo to jest rzecz akurat, która chyba właściwie wszystkich ciekawi, no bo jednak KO był bardzo, można powiedzieć, taką, no nie powiedziałbym, że ograniczoną, ale po prostu bardzo prostą postacią, jeśli chodzi o tamte lata, no bo wiadomo, z jakich przyczyn, że nie było aż takich, można powiedzieć, potężnych sprzętów wtedy i... Bo można w to iść w dwie strony. Najlepiej to porównam do dwóch ostatnich gier, jakie wyszły od Activision, czyli Crash Bandicoot and Saint Trilogy i Spyro Reignited Trilogy. Te gry można powiedzieć, że mają ten sam koncept, ale został inaczej zrobiony. Crash zdecydowanie poszedł i oczywiście możesz się nie zgodzić ze mną, ale bardziej poszedł w realistyczny styl, podczas gdy Spyro poszedł bardziej w ten bajkowy. Wiesz co, zgodzę się akurat, bo sam nawet widzę takie bardziej po niektórych detalach taki realizm, jak chociażby, kurde, twarze na przykład Cortexa czy Embryo wydają mi się takie mega realistyczne, jakby to, wiesz, był zaraz człowiek stojący obok albo na wprost, więc z tym się akurat mogę zgodzić i jak najbardziej się też zgodzę ze Spyro, bo Spyro to tam poszedł bardziej w taki, no mówię, taki kreskówkowy, coś takiego, no, względem tego, co Crash ma na przykład. I jak najbardziej zgadzam się. Sam nawet niejednokrotnie, jak z kimś dyskutuję, to sam ten temat poruszam. To ludzie bardziej się ze mną nie zgadzają w tej kwestii. No ja właśnie bardziej jestem z tym argumentem, że to jest realizm, bo na przykład, no... Jak zauważmy, Spyro nie ma hiperrealistycznych łusek i tak dalej, jak powiedzmy to zrobiło The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon, to chyba tak się nazywa ta trzecia część. Podczas gdy Crash po prostu już hiperrealistyczna sierść na wszystkim, oczywiście, kurde, zaraz wszystko nazywam KO. Coco ma też super duper realistyczne włosy, Cortex zresztą też. No, wszystko niby jest ta kreskówkowość, ale jest taka nutka tego realizmu, jak bardziej tu wstawiona. I to jest oryginalne, przyznam, i osobiście według mnie w większości wypadków wychodzi. Nadal nie przeboleję i będę zawsze mówił, że Coco wygląda ohydnie. Kurde, teraz to wywalenie netami całe myślenie rozerwało. Dobra. I po prostu to jest interesujące. Osobiście bym chyba powiedział, że bardziej do KO pasuje chyba ta... ta strona, w jaką poszedł Spyro. Po prostu wykorzystać tą prostotę, bo Crash jednak... nawet jak był na PS1, to jednak był bardzo dużo właśnie wchodził w detale.
bo jednak no, gra to technicznie nie była 3D, po prostu było to bardzo ograniczone, więc tak naprawdę wszystko można było... Spyro miał mało detali, bo po prostu chciał zrobić ten, nazwijmy to open world, i dlatego troszkę można powiedzieć gorzej się zestarzał, osobiście tak nie uważam, po prostu powiedzmy, że wygląda brzydziej niż Crash. No a Crash był bardzo ograniczony z tym, gdzie gracz patrzył, więc można było więcej detali tam włożyć, niż po prostu gdzieś dalej to wypychać, tylko by, broń Boże, gracz nie widział przez mapę. No. I po prostu dlatego tak się teraz to różni po prostu, no bo mamy prostą grę, no to damy jej prostą grafikę, czyli no nie nazwę grafiki bajkowej prostą, no żadna grafika nie jest prosta, ale jest zdecydowanie według mnie prostsza niż taka super duper realistyczna, z jaką poszedł Crash. No. Ja po prostu sądzę, że właśnie Tate mogłoby w to iść, bo umiał zrobić hiperrealistyczną grę, jak pokazał to Steel Rats na przykład. Ale i jak pokazało najnowsze Urban Trial, mogłem też nadal zrobić grę z bajkowym stylem. Znaczy bajkowym, no to nie jest do końca bajkowy, tylko bardziej taki kreskówkowy, że to tak nazwę. I umiem zrobić w obu stylach i to jest bardzo fajne i właśnie dlatego jestem ciekaw, w którą właśnie stronę pójdą, bo mogą w obie tak naprawdę. Szczerze też jestem ciekaw i mówię, mimo że jeszcze nie dostaliśmy żadnego trailera ani nic, ale po prostu ja już się podniecam na sam, jakby na samą wiadomość, że Kao wraca, nie? To po prostu, to tak jakbym, nie wiem, przechodził jakby kolejny raz Dzień Dziecka, nie? Tak dosłownie, nie? Tak, to jest po prostu, wow, co to się wydarzyło. No tak naprawdę wszystko się rozpoczęło z Dniem Dziecka, no bo jednak zapowiedzieli to, że 9 będzie coś pokazane. Biorąc pod uwagę, że tutaj tak z mojego experience'u tutaj powiem, że zrobienie całej tej akcji, to Bring Cow Back, to było na początku jeden wielki żart, bo stwierdziłem, nikt tego nie poprze, no kurde, no... No proszę, no kangurek Kao, no przecież nawet jak to Polacy poprzą, to może nie wiem, ze stół może będzie najwyżej jakoś to obchodziło. Więc obecnie konto Back Kao, no Bring Kao Back, teraz Kao Central, bo zrobiłem rebranding, biorąc pod uwagę, że Kao... Więc obecnie konto Bring Kao Back, albo Kao Central, albo zrobiłem rebranding, bo biorąc pod uwagę, że Kao wrócił, ma, już to sprawdzam na szybkiego, dobra, nie chcemy się sprawdzać, ponad 600 śledzących na Twitterze i to jest niesamowite osobiście, tak sądzę, że coś takiego się udało, no bo no wiecie, no cały czas tak naprawdę na Twitterze, czy tam na Facebooku, no chyba bardziej na Facebooku mi się wydaje. Ale po prostu cały czas ludzie prosili Tate Multimedia, ej wydajcie znowu Kao, ej a weźcie, zróbcie Kao 4, byłoby fajnie. Ej a port Kao 2, czy tam któregoś tam Kao na Switcha byłoby fajnie, czy to na PS4, czy na inne konsole. A Tate było takie, no w sumie nie mamy planów, może kiedyś, no... Whatever, w sumie. A jeszcze później jak wyszedł ten wywiad z Michałem Bilińskim, chyba tak miał na imię, przepraszam, jeśli przekręcam, ale nie mam pamięci do imion w żaden sposób. Jak dodał wywiadu, to też było pytanie bodajże Kao 4, czy cokolwiek w ogóle, czy jakieś plany są z Kao. To zakończy po prostu, no nie mamy planów, ale może się zastanowimy, jak tam społeczność będzie dostatecznie chciała. No i wreszcie społeczność dostatecznie pokazała, że chce Kao, najwidoczniej. I chyba wydanie na Steamie Kao 2 to potwierdziło. I to jest po prostu nieziemskie, że coś takiego mogło się udać. No a też tak uważam. To praktycznie nie miał prawa się udać. Ale wyobraź sobie, jaki teraz będzie absurdalny hype na to, jak ta nowa gra wyjdzie. Przecież ludzie to po prostu...
wydaje mi się, że po prostu ta gra może osiągnąć taki sukces, że naprawdę to będzie hit, że będzie się sprzedawała jak ciepłe bułeczki, przynajmniej tak mi się wydaje. No platformówki... I liczę nawet na platformówki to. Platformówki ogólnie się dosyć dobrze sprzedają. I są, no, w Polsce to na pewno się dobrze sprzeda, no bo, no wiadomo, chluba narodu, Hatfuna jakiegoś Wiedźmina. Dobrze! żeby nie było, bo pewnie ludzie później mi to będą wypominać, nie mam nic do Wiedźmina. W gry nie grałem, ale bardzo chcę przeczytać książki i obejrzeć serial, ale po prostu nie mam dostatecznie dużo czasu na to. Ale no, żeby nie było, tak mówię na moją obronę. Ale w Polsce to się na pewno dobrze sprzeda, bo no, wszyscy praktycznie pamiętają KO. Reszta świata mnie bardzo zastanawia. Bo KO tak naprawdę poza Polską nigdy nie był popularny. I to jest ciekawe, jak to się obróci dla naszego turbacza. No i po prostu jestem ciekaw, jak to wyjdzie do naszego turbacza, jeśli chodzi o inne kraje. Mówię ci, ta pogadanka w sumie nie tyle co zahacza o temat KO, co jeszcze ciśnie po Wiedźminie i o KO trójce. No cóż, no czasem trzeba, no jedną rzecz się chwali, po drugiej się pluje. No. Dokładnie. A trzecią to jeszcze się kopie, tak zwane kopanie leżącego się nazywa. Tak, nie leż kopanego. Nie leż kopanego, no. Co jeszcze w tej kwestii możemy w sumie powiedzieć? Co masz jeszcze tutaj do dodania? W sumie, no bardzo mnie to interesuje. Jestem po prostu wdzięczny temu, że Tate Multimedia zrobił taki... Po prostu chory, chory ruch, żeby posłuchać społeczność z czymś takim i no posłuchało się, no. KO wrócił wreszcie, osiągnięty został cel, KO is back. No, KO is back i teraz zobaczymy, na jak długo zrobił is back, mam nadzieję, że jak najdłużej, mam nadzieję, że po prostu po wydaniu teraz tej nowej gry ruszy tak zwana lawina, bo liczę na to. Tak, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że o, zrobimy nową grę i tyle, i już nigdy nie wrócimy do KO, bo to by było bardzo smutne, że można powiedzieć taką drogę przeszliśmy do tego, jak jedna gra, dajmy na przykład taką bardzo rzecz, można powiedzieć prawdopodobną, bo to się oczywiście w strefie gamingowej dzieje bardzo często, że się nie sprzeda dobrze, powiedzmy, co nie? No. Wiesz, mówię ci, to byłoby w sumie troszeczkę takie, gdyby faktycznie zrobili tak, że wydaliby nową grę i przykładowo by skończyło się na tym, że nic po tej gierce nowej by nie było, to w sumie trochę byłoby takie... Nie wiem, czy to dobrze będzie przeze mnie skomentowane, ale ja często lubię tak mówić, że to jest trochę takie żerowanie na dzieciństwie, czy na czymś tam. Takie żerowanie na nostalgii. Znaczy ja nawet bym o to ich nie oskarżał, tylko po prostu tak... jak to powiedzieć, że no powiedzmy... Że to nie skończy się tak, no bo... rzecz, która się często w gamingu zdarza, nawet dla dobrych gier, to jest taka, że... No gra się na przykład nie sprzeda, no zdarza się, no i... No tak. No i po prostu... mam nadzieję, że tak się nie stanie, mam nadzieję, że bardzo dobry będą sprzedaży, ale no powiedzmy zdarza się, no czasem się zdarza, że gra po prostu może być niesamowita, ale po prostu się nie sprzeda. Patrz na przykład Gravity Rush 1 i 2, ta seria się chujowo sprzedaje, a powiedziałbym, że jest jedną z najlepszych gier na platformę Sony obecnie. No. I mam nadzieję, że to by ich nie speszyło, że takie, kurde, no ten KO 1, boże, KO 1, KO nowy się nie sprzedał, no to chyba nie ma miejsca na kangurka. No chciałbym, żeby takie, dobra, nie sprzedało się, no może z następną się sprzeda. No powiedzmy takie do dwóch razy sztuka, to bym powiedział, że byłoby fajnie. Tak na próbę powiedzmy, że o, jedynka się nie sprzeda, no to może dwójka się sprzeda jakoś dobrze. No dwójka się nie sprzeda, okej, dobra, to wtedy możemy
chyba około zapomnieć, to nie jest jednak seria jakaś warta zachodu. Ależ oczywiście, i też warto... To jest smutne, ale bym chociażby... to wtedy zaakceptował autentycznie. No, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że każda seria ma swoje wzloty i upadki. Nie ma jakby serii, która ma idealne gry. Czy to na przykład taki Crash, Spyro, Rayman. Rayman może się tutaj pochwalić szalonymi kurlikami na przykład, czy innymi tego typu. Ale no, nawet już wspomniany wcześniej dla żartów Wiedźmin. Każda z tych gier ma, powiedzmy, swoje czarne owce i może też się tak zdarzyć w przypadku Kangurka. No, na chwilę obecną przyjęło się, że czarną owcą jest tajemnica wulkanu. Czy słusznie, czy nie? Nie mnie to oceniać, chociaż grałem i... szczerze powiedziawszy, mi się trochę mniej podobała, ale lubiłem dużo aspektów, które się pojawiły w trójce. Ale... no się przyjęło niestety w naszym tutaj internetowym świadku, że tajemnica wulkanu to jest ta czarna owca, więc... liczę na to, trzymam kciuki, że Tate zaskoczy nas jeszcze bardziej i po prostu zrobi totalną miazgę. Trzymam za nich kciuki tutaj, co prawda nie mogę wam tego udowodnić, ale sobie wyobraźcie, że siedzę teraz sobie przed mikrofonem i trzymam kciuki. No. Dokładnie. Bo to jest naprawdę... To jest naprawdę coś pięknego, nie? No, normalnie ja wczoraj w ogóle przez chwilę myślałem, że to taki, wiesz, takie fake news czy coś takiego, bo my wszyscy wiemy, że ludzie lubią trochę na takich rzeczach żerować, ale jak zobaczyłem, że to wyciekło na Twitterze oficjalnym, to ja miałem takie... what the fuck? To się nie dzieje naprawdę. No kurde, ja... To było dla mnie jeszcze lepsze, no bo oczywiście, jak wszyscy wiemy, ja miałem matury, no jeśli nie wiecie, Michał też maturę miał. I no. Po prostu... Ja wychodzę po prostu ze szkoły. Nie myślę sobie za bardzo o niczym, no wiem, że dzisiaj miał być ten news, ale no nie było powiedziane jakie godziny. Więc po prostu pierwsze co robię, to odpalam Twittera na telefonie. Wchodzę na profil oczywiście, konto Chaos Central i takie... nowy KO. I takie what the fuck? I takie po prostu miałem zdziwienie, szczęście, po prostu wielka huśtawka nastroju, jeśli chodzi o to wszystko. Po prostu to było chaos po prostu się w mojej głowie działo się wtedy. No, ja miałem tak samo po wczorajszym, powiedzmy, stresującym dniu, to jak usłyszałem wiadomość, że o, KO powraca, to miałem takie, jest, w końcu coś dobrego, nie? Tak, to 2020 nie jest taki zły. No, przynajmniej końcówka pierwszej połowy jest dobra, zobaczymy jak będzie druga połowa. Tak, wygląda na to, że chyba co 3 miesiące będą jakieś dobre newsy. W pierwsze 3 miesiące to oczywiście był Sonic, czyli best film roku, bo jest jedynym tak naprawdę filmem roku, w jakim jakich ludzi obchodził. O nie. I teraz 3 miesiące później KO powraca, kurde. Zobaczymy, co będzie za 3 miesiące. Tam, jeszcze mi powiedzieć, że Krok powróci tak z dupy, ale za 3 miesiące. Gdyby Krok powrócił, to chłopie, też miałbym podobną reakcję, jaką mam dzisiaj na powrót KO. Dosłownie bym się tak ucieszył, bo okej, Krok może i pod pewnym względem mógł się trochę gorzej, nie wiem, przyjąć w Polsce czy ogólnie, ale wait. Kurde, myślę, że ludzie by się ucieszyli, tym bardziej, że jak tak przynajmniej gadałem z różnymi ludźmi z Polski, to dużo osób było ogromnymi fanami Kroka, więc myślę, że gdyby taki Krok został też zapowiedziany jako powrót, to myślę, że sporo osób by się ucieszyło w Polsce przynajmniej. Nie wiem jak na całym świecie, ale w Polsce myślę, że no, sporo sądzę, osób. Że Krok ma dużo jakby ludzi, którzy przynajmniej go pamięta. I miałby szansę też na powrót, no co jest trochę smutne, jak na przykład były newsy wcześniej o tym, że KO powraca, że jak zacząłem robić akcje, to na przykład CD Action o tym zapostowało, że fani robią to Bring KO Bug i tak dalej, to widziałem komentarze, o dlaczego KO, dlaczego nie Krok, czy coś w tym stylu i takie, po części byłem wkurzony, nie powiem, że nie, ale jednak widać na to, że ludzie też by chcieli te inne marki, żeby powróciły z ich dzieciństwa, jak właśnie Krok. No ostatnio też powraca kolejna marka, czyli Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater! 1 i 2.
Więc to jest... Niby, można by trochę niby snuć jakieś teorie, że teraz to jest era żerowania na nostalgię, jak to Michał wcześniej to nazwał, żerowania na dzieciństwie i tak dalej, ale póki jest to robione dobrze i póki to się skończy w końcu z tymi remake'ami, autentycznie ludzie zaczną robić nowe, dobre gry, które jakoś mają dalej te światy, które pokochaliśmy za dzieciaka, kontynuować, to jestem z tym okej. Ja tak samo, jestem z tym jak najbardziej okej. I trzeba teraz czekać. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Zobaczymy, czy na dniach teraz pokaże się jakaś nowa informacja, może jakiś trailer, może jakiś kurde teaser, może pokaz jakiegoś kurde poziomiku czy gameplayu. Musimy się na to przygotować. Zaciskam rączki. Proszę, żeby to było szybko. No ja nie wiem, szczerze... Nie wiemy tak naprawdę nic o tej grze, nie wiemy nawet kiedy ona wyjdzie. Niby ja to nazywam KO 2020, tylko dlatego, że zostało... Nie wiem, czy to nawet można nazwać teaserem, no powiedzmy, że teaser. Została zatizowana w 2020, ale nie wiemy, czy wyjdzie w 2020, równie dobrze to może być w 2021. Co osobiście nie mogę sobie nawet wyobrazić tego roku. I... No dokładnie, no trzeba po prostu czekać na wszystko teraz. No to, ale odnośnie tego to zobaczymy. No na chwilę obecną można przyjąć, że po prostu KO nazwie się, znaczy możemy go tak w sumie nazwać KO 2020. Myślę, że to jest całkiem spoko. Inaczej nie mamy. Nie wiadomo nawet, czy dadzą jakiś podtytuł, czy cokolwiek w ogóle, po prostu... Jedno wielkie zero, a wyszło, nie wiem, chyba, pewnie nie spojrzę teraz na czas, jakieś pewnie z 20 minut pogadanki wyszło z jednego obrazka. No u mnie już godzina jeden cięcia, jest. Co cholera wie, ile tego wyjdzie. Więc chyba to tyle, co mogliśmy powiedzieć. Wyczerpaliśmy chyba temat do maksimum, jakie można było z tego wyciągnąć, z tego jednego obrazka. Możecie się bać, co będzie, jak wyjdzie gameplay. No i cóż, no. Tak. Ale co, myślę, że w takim naszym duecie możemy potem gameplay komentować, jak wszystko coś wycieknie. Myślę, że taka wspólna pogadanka byłaby spoko, tym bardziej, że oboje się jaramy kangurkiem, więc to też byłoby całkiem spoko. A wam? Jak wam się podobała pogadanka? Napiszcie w komentarzach, dajcie znać. Może wy macie jakieś propozycje na waszą wizję KO nowego. Z chęcią poczytamy. Zobaczę, co myślicie o nowym KO, że w ogóle KO powraca, że jakie możecie mieć pomysły, jak to będzie wyglądać. Zdecydowanie Tate, z tego co widzę, też chętnie słyszy głos ludzi z tym, jak to chcą. Więc kto wie, może wasze pomysły jakoś będą wykorzystywane, choć nie byłbym do tego przekonany, ale tylko wam informuję, że Tate, z tego co widzę, czyta tam sobie komentarze czasem odnośnie KO. Tak jak już to mówię, nieraz tutaj powtórzyłem w trakcie pogadanki, teraz trzeba jedyne co to uzbroić się w cierpliwość i śledzić na bieżąco tą sprawę. Dokładnie. Zaciskam rączki. A my wam bardzo dziękujemy serdecznie za oglądanie albo słuchanie, w zależności co tam wymyślicie. I dziękujemy wam za oglądanie. No, mamy nadzieję, że wam się spodobało i... I możecie oczywiście do Michała wpadajcie, bo teraz nagrywa Harry'ego Pottera. Nie wiem, czy jak to wrzucę, to już nie skończy tego Harry'ego Pottera. Nie powiedziałbym. Ale obecnie go nagrywa. Ale obecnie jest na jego kanale i inne rzeczy tam na jego kanale są. No, tak więc trzymajcie się, cześć i do usłyszenia, do następnego razu. Hej! Pa, pa!